i czas na kartkę z kalendarza na 28 września. Jest to sobota, 272 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław oraz Alodiusz, Amalia, Bernardyn, Eksperiusz, Jan, Laurencjusz, Lena, Myślibor, Myślibora, Salomon, Sylwin, Sylwina, Tymon, Wacława, Więcesław, Więcesława i Wawrzyniec. I wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. Nietypowe święta, Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka. Przysłowia: na świętego Wacława w polu pustki w domu sława. Gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie zimie ciasno, w zimie ciasno. Słońce w znaku wagi, świt o 5.57, wschód 6.31, zachód 18.21 i zmierzch 18.55. Księżyc jest w znaku lwa i zachodzi o 17.26. Cytat dnia: pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. I to powiedziała Zofia Kossak-Szczucka. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. No i witam serdecznie w nowym dniu. Z kawusią oczywiście, jak zawsze, z moją dyńkowatą teraz, dzisiaj akurat kawusią. Tam widać w kuchni mój zakwas, już chyba dzisiaj będę go przelewać, bo już jest dobry. Musiałam wyłączyć na chwilę, bo jechał traktor i strasznie się telepał. No, nie wiem, czy mu zimno, że się tak telepał, nie wiem. Moje dynki na razie są ok, bo tak muszę sprawdzać, żeby mi nie zaczęły gnić. Jestem ciekawa, czy to można zjeść potem. Dajcie znać, czy ktoś z Was takie dynki jadł. Ona jest taka dwukolorowa. Tu jest żółta, na dole jest zielona. No, zobaczymy zaraz nasze liście na drzewach. Tylko ja się napiję kawusi. No, jesteśmy już na tej stronie. No i tak. Tak ogólnie jakby się nic nie zmieniało. Troszeczkę tylko się zmieniają. Ale jak ja patrzę z pokoju, tam z tego okna, co papuga jest, to tamto drzewo już jest bardziej takie żółtawe. Z jednej strony jest takie brązowawe, a z drugiej żółtawe. No. Ale się zmienia. Widać po drodze, jak się jedzie. Pewnie też zauważyliście. Zresztą to jest zależnie w jakich regionach kraju. To jednak już widać dużo żółtawych liści. No. I tutaj mam zapaszek, bo tutaj odłożyłam sobie mielone. Zimne to jest. W lodówce nie mam tyle miejsca. Ale wczoraj jak kupiłam... co, usiądę. Jak wczoraj kupiłam mięsko, chyba to, wiecie co, to niebieskie chyba do nas idzie. Jak kupiłam wczoraj mięso, tą łopatkę, ona była, no, bardzo tłusta, ale nie miała tych takich błon, bo czasami ma takie błony, że jak się mieli na maszynce, to zatka całkowicie i nic się nie da zrobić. No, w każdym razie zmieliłam, to było troszkę ponad kilogram. Wczoraj zrobiłam mielone, czyli klopsy, jak u nas się mówi, albo karminadel. Takie po prostu obtoczone w bułce i taki spłaszczony i usmażony. No. I do tego wczoraj były buraczki. A. Mój ognisko. No. Ach, przepraszam Was, że tak skaczę z tematu na temat. No i zostało mi tam jeszcze połowa tego mięsa i nie wiem, czy zrobię dzisiaj mielone takie właśnie. Czy zrobię mielone w... klopsiki takie ugotowane z sosem. Jeszcze zobaczę. Bo jednak naprawdę to ja lubię najbardziej właśnie takie smażone. A w domu u mnie z nimi to jest tak różnie. Raz lubię takie, raz takie. Z tym, że buraczków już dzisiaj nie ma, to będzie albo surówka z kiszonej kapusty, albo nie wiem, bo szpinak za bardzo do tego nie pasuje chyba, nie?
No, szpinak mam zamrożony jeszcze. Zobaczę, co tam dam do tego. Chyba kiszony kapusta to tak tradycyjny taki obiadek, nie? Tak mi się wydaje. Nie będę się tam wielce wiecie. No. I tak. Taki dzisiaj dzień jest taki sobie chłodny. Przyszły tydzień też ma być chłodniejszy już. No wiadomo, to już jesień. W przyszłym tygodniu mamy już październik. Zobaczymy, jak to będzie. Ja tam jeszcze na tej działce mam do zrobienia parę rzeczy, nie tylko parę, no ale na razie nie mogę iść. Dzisiaj nie mogę, jutro nie mogę, w sobotę ma być brzydko, znaczy się brzydko ma padać chyba, zobaczymy. Dlatego już przestałam sobie, wiecie, ustalać i planować, kiedy co będę robić, zwłaszcza jak na ogródku, bo to nigdy nie wiadomo. Ja sobie zaplanowałam cały tydzień na ogródku, no a niestety tak wyszło, że byłam tylko jeden dzień. No. I cały czas jeszcze nie jestem całkiem zdrowa, tak szczerze powiedziawszy. Jak przyjechałam z wakacji, przewiozłam jakiegoś wiruska. Oj, czekajcie, bo strasznie hałasuje. Jeden hałasiciel pojechał, nowe słowo. To drugi przyjechał, śmieciara tam przyjechała. No, jak sobie przywiozłam, tak potem było troszkę lepiej, znowu gorzej. Mnie dopadło i tak mi się ciągnie i ciągnie. Ciągle nie jest dobrze, tak jak powinno być. No. I tak walczę z tym, tak sobie pomyślałam. No, z bólem głowy iść na działkę i tam ciachać nożycami tymi elektrycznymi, to troszkę nie bardzo. Na drabinę wchodzić i tak dalej. No ale wiecie, u mnie to tak jest, że czasami mówię, że nie pójdę, a idę. A jak mówię, że idę, to nie idę. To tak jak papież kiedyś mówił w Gliwicach na lotnisku. Nie wiem, czy pamiętacie te słowa. Że on by z takim papieżem nie wytrzymał. Jak mówi, że przyjedzie, to go nie ma, to nie przyjeżdża. Jak mówi, że nie przyjedzie, to przyjeżdża. Coś w tym sensie to było. No. Dobra, na razie będę kończyła, bo tutaj teraz ta śmieciara będzie co kawałek zbierała śmieci i hałasowała, a poza tym ja też muszę się zbierać. Muszę wypić moją kawusię i zbierać się, żeby coś dalej robić. I jeszcze nie wiem, co będę dalej robiła, bo nie czuję się całkiem dobrze. Cały czas mi to gdzieś nie umie wyjść ze mnie. No. Tak jak tak patrzę na to błękitne niebo, to tak się człowiekowi chce chcieć. Bo jak się patrzy na to, to się tak bardzo nie chce chcieć. To zobaczymy. Rozważanie poranne. Chcieć albo nie chcieć? Oto jest pytanie. Na razie. Zostawiam Was z tym pytaniem. No za chwilkę, bo nie będziecie wiedzieli, co robiłam. No. Mam dzisiejsze śniadanie, taki omlet, w środku mam dwie zagrzane cienkie parówki, ser, cebulkę, pomidorek, ogórek konserwowy. No i tak to wygląda i na pewno będzie bardzo pysznie smakowało. No oczywiście tam jest troszeczkę majonezu i keczupu. No, jest już popołudnie. Niebo wygląda u nas tak, jest ciepło, jest 20 stopni, nie jest źle, tutaj przyniosłam sobie moje picie, zmieniłam tutaj troszkę na balkonie znowu, jak widać, także tu mam tę skrzynkę z dołu, tu jest jedna, tu jest druga, pomidor jest zlikwidowany, tam mam taki warzywniaczek, można powiedzieć, właściwie to nie tyle warzywniaczek, tam są zioła, pietruszka, no wiecie, zielone. No, tutaj dałam to, co miałam na stoliku, bo to nie musi być w pełnym słońcu, a tu chciałam, żeby mi te astry były jednak w słoneczku, więcej światła miały, żeby zdążyły zakwitnąć. No, tutaj mam teraz tak. A tu dzisiaj kupiłam wrzosy. Takie wrzosy i wyobraźcie sobie, że kupiłam je po przecenie po 2,50.
I zaraz sobie na razie poukładam u góry, bo na razie ich nie będę tutaj wsadzać, no bo jak będę tu robiła porządki, to po prostu je poskładam po jednym na każdą skrzynkę, a potem tam jakiś jeszcze zimozielony powsadzam. A na razie sobie to po prostu tutaj poukładam, żeby tu już troszeczkę było. Wiem, że te doniczki to głupio wygląda, ale czekajcie, ja to najpierw poukładam, a później wam pokażę. No i na razie poukładam tak, do każdej skrzynki dałam u góry jeden wrzos. One się na razie zlewają no tyle, że te doniczki będzie widać, ale to nie szkodzi. Mam to tutaj przygotowane, że później jedne będę wyciągać, drugie będę wsadzać. Także tak mi się dzisiaj udało tutaj zrobić. No i znowu moje dekoracje tak za bardzo nie widać, nie? Jest tutaj przez liście. I znowu się sypie pelargonia, dopiero tutaj poodkurzałam. Niech ona tam u góry jest. Tak. No. I powiem wam, że już zmęczona jestem. Już bym musiała znowu zaraz jechać po wiki. No, za pół godziny już powinnam po nią być. Także ja chodzę dzisiaj z moim kubłem, żeby pamiętać o wodzie, żeby popijać. Dałam sobie tej wody gazowanej. Byłam przedtem cieplej ubrana, ale tak się zgrzeszałam. Mam już tak piątkowo posprzątane mieszkanie z tego względu, że jutro mnie pół dnia nie będzie. I potem już nie będę miała siły, żeby coś tutaj robić. To sobie już dzisiaj zrobiłam, tylko wiecie, jakie to sprzątanie. Jutro albo pojutrze znowu będzie to samo, nie? Jednak się kurzy się i w ogóle. No, ale jest ogarnięte. Tutaj ten balkon ogarnęłam to, co chciałam, bo to mnie już też denerwowało. Już tam nie ma tego suchego pomidora za mną, tylko jest sama zieleń. No, jeszcze te kwiatuszki, mam nadzieję, ładnie zakwitną, to będzie fajnie. Na ogródku już nie mam astrów. To jakoś tak wyginęły, to znaczy ja poobcinałam astry przed tą wodą dużą. Poobcinałam to, co kwitło, a resztę zostawiłam. No pewnie jak przyjdę tam coś robić, to się będę nacieszę jeszcze się następnymi kwiatkami. Tyle, że ostatnio jak byłam na ogródku, to sobie ścięłam te słoneczniki. No i dam je do tej siatki, gdzie miałam pomidorki i ogórek. I położyłam to w przedpokoju, zapomniałam o tym. Dopiero na drugi dzień mi się przypomniało, że ja tam przecież słoneczniki miałam. No i wsadziłam je do wody, na razie jako tako wyglądają, nie? No. Wiatr dzisiaj u nas jest bardzo silny. Takie porywy wiatru, także w górach to chyba halne jest. No. Także tu się teraz za długo nie rozgadam, bo będę jechała po wiki, ale później mam nadzieję jeszcze się z wami połączyć. Może na balkonie, chociaż szumi trochę, nie? No, ale w kuchni to jeszcze będzie czas, żeby się... To pewnie na wieczorne, no nie wiem. Jeszcze nie wiem, bo dzisiaj robiłam i potem do mnie doszło. Przecież ty prawie nic nie nagrałaś, kobito. Byłam na spacerze z kluską oczywiście. No, byłam właśnie po te wrzosy. Właśnie tu nie pojechałam po te wrzosy. Pojechałam zobaczyć, bo muszę zrobić mojej babci na cmentarzu. Chcę tam korę dać, bo tam ktoś tam kiedyś dał te kamyczki, bo jest z takiego, nie wiem, czy to jest lastryko, czy co to jest. Jest ten cały grób zrobiony, ale nie jest przykryty, bo kiedyś w mojej rodzinie się nie przykrywało grobów, tylko tam się sadziło kwiatki. Póki tata żył, no to jeździł, miał blisko i jeździł do swojej mamy na grób i tam sadził te kwiatki, podlewał, pielęgnował. Ale potem jak się tata stracił, ja to przejęłam, no bo kto to miał robić? No i był potem taki czas, że ja nie mogłam jeździć, bo nie miałam ani samochodu, ani możliwości. No i ktoś wspaniałomyślnie wpadł na pomysł, żeby tam dać kamyczki. No, dali tam jakąś folię, ale widocznie za cienką i te kamyczki.
Te kamyczki są okropne. Bo się zrobiły brzydkie przecież. To by trzeba chyba co roku nowe kamyczki dawać. No. Poza tym przerastają chwasty przez te kamyczki, bo ta folia chyba była za cienka, albo ja nie wiem. Za mała warstwa tych kamyczków, nie wiem. No. I teraz mam tylko robotę z tym, bo muszę te chwasty wyrywać, a te kamyczki, no, brzydko wyglądają. Trzeba je czymś zakrywać, nie? Tak szczerze mówiąc, to ja już tam dawno nie byłam, bo po prostu nie było jak. Aż się boję tam jechać, zobaczyć, jak to tam wygląda, bo pewnie zaś chwasty przerosły. Byłam na Wielkanoc. Aż wstyd się przyznać. No. I właśnie mam taki pomysł, żeby powyrywać te chwaściory. Mam taką czarną folię na ogródku, co Zbyszek do tych dawał, do tych skrzyń. No i chcę wziąć tej czarnej folii, nie wiem czy podwójnie, czy jak, na ten grób to jakoś poutykać i korą wysypać. Właśnie to z rębkami, bo kora to takie będzie brzydkie. Z rębki, one są takie bardziej takie no eleganckie, no takie ładniejsze są. No i najfajniejsze byłyby zielone zrębki, ale nie widziałam zielonych zrębków. Były brązowe albo szare. To sobie myślę, że do tego grobu to będzie bardziej szare pasowało. I kupię takich zrębków. Właśnie byłam popatrzeć, ile to kosztuje. Tylko że tam są 50 i 80 litrowe. Ten 80 litrów to ja nie dam rady zatargać na cmentarz. To znaczy się, wiecie, pod cmentarz podjadę, ale potem na cmentarzu tam nie ma jak dowieść to. To trzeba po prostu zanieść. Takie 50-litrowe to może jeszcze. Chyba, że wezmę mój wózek i jakoś to na ten wózek położę i zawiozę. No. I to byłam zobaczyć sobie. Już sobie robię plany, jak ja zrobię dekoracje na jesień. No i na wszystkich świętach. Już tak sobie mamy plan ułożony, taki wstępny, co tam zrobię. No. I właśnie byłam, patrzyłam na ten ogród w Kastoramie, patrzę. Nie wiem, czy ja powiedziałam w obie, w Kastoramie byłam. Pełno tych, tylko że one są takie blade. Ten ma taki ładny kolor, taki mocny, a te mają takie blade fioletowe, ale też są fajne. Właściwie w naturze to są bardziej takie blade, widziałam w lesie. No. I widziałam, że właśnie z 4 z czymś jest obniżona cena na 2,50. Ja sobie tak myślałam, taniej to już na pewno nie dostanę. I tak jeszcze patrzyłam, co im jest, że tyle, że taka obniżka. Nawodnione, wszystko jest ok. No to bierę. No i wzięłam. Fajnie by było same te wrosy tutaj dać, ale no szkoda by mi po pieniędzy, żeby całe skrzynki wysadzić tymi wrosami. Fajnie by było, bo to by było aż do wiosny. To by też nieźle było, no ale bez przesady. To nawtykam sobie zimozielonego z ogródka i też będzie wypełnione. Między tym będą te wrzosy i jakoś to też będzie wyglądało. A na razie je tylko tak kupiłam, bo później już nie dostanę w tej cenie. Na razie mam jeszcze kwiaty, no i jeszcze troszkę te kwiaty pobędą, mam nadzieję, no z miesiąc jeszcze. Mam nadzieję, że te kwiaty tutaj będą. No potem w okolicach Wszystkich Świętych to chyba trzeba będzie już z tymi kwiatami iść. No chyba, że prędzej już jakiś przymrozek przyjdzie, nie? No i to trzeba będzie uciekać z tymi kwiatami, które chcemy przetrzymać, przechować. No bo stąd to wezmę tylko pelargonię, chcę wziąć i zielistkę, te większe zielistki. Chociaż wzięłabym wszystkie, do jednego poupykała i byłoby, bo nie wiem ile mi tych zielistek przetrzyma na przyszły rok. A w domu zielistki też ładnie wyglądają. Zbyszek miał mi zrobić w domu półkę, ale teraz się dowiedziałam, że nie ma z czego. Bo te płyty, które tam myślał, to on to wykorzystuje na ten wędzarnik. Na ten wędzarnik. Na tą wędzarnię. Bo ta komora, gdzie się będzie wędziło, może być podobno drewniana. No, metalowe jest ten cały piec, ten co będzie grill tam na tym i w ogóle można postawić, po prostu jest tam płyta i ruchome to jest i można tam nawet garnek z kartoflami postawić jakby tak na upartego. No. Tylko, że to jest nieskończone, bo chyba mu tam braknie materiału. No.
Także na pewno mi już nie zrobi półki do domu. Będę musiała kombinować coś, bo jednak takie źrystki fajnie też, jak są u góry poustawiane na jakiejś półce. Fajnie by było, tam mam cynapsus, chyba to się nazywa. On mi się zaczął już piąć. No to fajnie by było, jakbyś zwisał sobie, nie? No, no ale nie mogę powiesić na suficie, nie mogę zrobić wiszące te, bo mam sufit podwieszony i bałabym się, że mi ten sufit runie. To wolę nie ryzykować. Wiecie, to nie jest moje mieszkanie, żebym tam robiła takie rzeczy, nie? A półka z boku mogłaby jakaś być. Także zobaczymy, co tam wymyślimy w końcu, no ale to bym chciała przetrzymać, a resztę no trudno. Te włosierogi, na to mówię, teraz wam tu nie pokażę. Tak zahaczyłam, żeby mi to tu nie wychodziło. No. I te komarzyce, no to zostaną. Jak zmarzną, to trudno, nie? To potem powyciągam, powkładam te wrzosy i będzie. Mam na dole trzy wrzosy, ale one tu nie będą, bo te kupiłam na cmentarz do rodziców. Bo tam jest taki kawałek ziemi, to tam je włożę, nie? No. Także takie plany dzisiaj sobie porobiłam. Troszkę pochodziłam po sklepach rano, pooglądać, co tam jest, ale w sumie już mnie nic nie zachęciło. Są różne kubki, ale ja już mam tyle kubków, że już naprawdę to jest przesada. Teraz jedynie co, to jak się będę nastawiała na kubki, to na wiosnę. Jakieś takie, jak mnie też zachwyci jakiś kubek swoim wyglądem, bo na wiosnę to w sumie mamy tylko z króliczkiem. No. Także jedynie co to na wiosnę, a tak to już mamy na wszystkie pory roku full. Z każdego jest prawie, znaczy z każdego. Tutaj mam teraz jesień i takie te neutralne, te filiżanki białe, takie perłowe, duże. No to te zostają, no bo czasami ktoś przyjdzie, to trzeba się też z czegoś napić, nie? Cały czas mnie dusi. Zaraz będę musiała się zbierać. No. Także zimowych mam całe pudło takich letnich właściwie też schowałam. No, to tak praktycznie bym miała, tak bym miała trzy pudła kubków, no a są cztery pory roku, nie? No. I tak, ja bym tutaj się rozwinęła z tematem, ale teraz nie mogę się za bardzo rozwijać, bo muszę już się przebrać i lecieć po wiki, jechać po nią. Ale potem ja nawet ziemniaków nie zdążam obrać. Mam jeszcze klopsy na dzisiaj, ale ziemniaków nie zdążam obrać i nie wiem, czy teraz zdążę jeszcze te parę ziemniaków, bo im tam cztery ziemniaki wystarczy. Ale w sumie mogę to też zrobić, jak przyjdę, bo... Przepraszam, bo co? Bo i tak, no tak, ale jak przyjdę, to mogłabym je już podpalić, a tak to będę je skrobać, strugać. Ja już teraz na razie na tym zakończę to nasze balkonowe gadanko. Pójdę jeszcze szybko, biorę te ziemniaki i jadę po wiki. Potem pewnie pójdziemy jeszcze na spacer popołudniowy z psem. W tym czasie się mogą ziemniaki gotować. A później, jak już będzie za późno, żeby się tu nagrywać, no to wiadomo, że w kuchni się nagram, nie? To wam poopowiadam, co tam mam wam do poopowiadania. No, to by na razie było tyle. No, jednak przyszłam do kuchni, szybko sobie to poobieram, te ziemniaki. I stwierdziłam, czemu nie nagrać tego, nie? Tutaj widzicie, mam we workach parę rzeczy, one pójdą do góry, na szafki. A nie chcę, wiecie, jak to jest na szafkach potem, nie? To jak jest gaz zwłaszcza, to ten kurz taki jest klejący, niefajny. No to sobie to zabezpieczam workami, żeby to potem się wyciągnie z worka i można znowu używać. Tylko że potrzebny tutaj mi jest ktoś wysoki, albo po prostu będę musiała przynieść tutaj drabinę. Też dzisiaj do piwnicy chcę kogoś naciągnąć, żeby szedł ze mną, bo mogłabym iść sama. Ale mam więcej rzeczy do wzięcia do piwnicy, a ja nie lubię w piwnicy na ziemi stawiać nic. Bo tamten jest
wysypują tą trutkę na szczury. Potem tam często zalewa. Nasza piwnica w ganku jest często zalewana, bo tam idzie rura z dachu. Woda deszczowa z dachu idzie rurą do kanalizacji tam na zewnątrz, chyba jak są te kratki ściekowe. Tylko że ona gdzieś tam, gdzieś te rury tam są popękane, raz to nawet one wyszły jedna z drugiej i cała woda, która była na dachu, była w naszej piwnicy. Znaczy się w tej, nie w mojej piwnicy, tylko w tym przedsionku takim. No i wiecie, jak tam woda pływa, no to jak tam jest trutka na szczury, no to ona też pływa potem, nie? I potem nie jest tylko w tych miejscach, gdzie oni ją wysypali, tylko to jest wszędzie i na butach się boję, żeby nie wynosić potem stamtąd, a tym bardziej jakąś siatkę czy coś postawić, potem się to przyniesie do domu, to wiadomo, że tam siatka potem, worek idzie do wyrzucenia, ale też się to potem wniesie do domu i postawi. To wolę, jak ktoś ze mną idzie do tej piwnicy i nie wiem, czy mi się uda kogo naciągnąć. No Wiki pewnie naciągnę, bo Zbyszek nie wiem, kiedy przyjdzie. A on ma taką manię, wiecie, powiem wam. On przychodzi z pracy, myje się, przebiera się w piżamkę, siada se w fotelu i siedzi przyspawany, bo jest po pracy. Plusia! I na spacer z psem już nie. Już nic nie może iść, bo jest w piżamie. Jest taka taktyka. Dlatego tak jak moja babcia zawsze mi mówiła, bo ja zawsze się martwiłam, o ten mój Zbyszek, tam pracuje tyle i ten. Pracuje, każdy pracuje. Mój Zbyszek też pracuje ciężko, no tak jak każdy. Ale moja babcia zawsze mówiła, żaden chłop se nie da krzywdy zrobić. Żaden chłop nie będzie tak robił, żeby sobie, krzywdę sobie zrobić. Wiecie, wiadomo, że dba o rodzinę, ale zawsze pierwsze co to patrzy każdy chłop na swoją wygodę. Zabezpieczać rodzinę, ale też i swoja wygoda. Także tu nie chodzi o to, żebyście mi potem niektóre obrończynie Zbyszka nie pisały, że ja tak mówię o Zbyszku, że on pracuje ciężko, ja takie głupoty gadam i tak dalej. Nie. Ale już teraz po 40 i kilku latach, 41 chyba, w małżeństwie, już się różne rzeczy przechodziło w małżeństwie, też nie było zawsze różowo, bo to tak nie jest, że myśmy się zawsze, znaczy my się przeważnie trzymaliśmy za rączki. Ale były też różne takie sytuacje, że, o których nie chcę tutaj opowiadać. I wiecie, mój mąż jest moim kochanym mężulkiem, ale swoje za uszami ma, tak samo jak i ja, każdy ma swoje za uszami, nie? No i wiem, że chłopce nie da krzywdy zrobić. Tak jak babcia mówiła, jednak babcina ta była, to była mądrość. Każda babcia ma swoje mądrości. No, ziemniaki tym sposobem szybko mi się tu udało obrać z wami. Zaleję wodą je. Ubiorę inne spodnie, bo mam takie dresowe spodnie w domu. Kluska, coż ty taka jesteś? A w tych nie chcę jechać, bo one są za długie. Mam je wywijane, bo mam za krótkie nogi. No. I jak przyjadę z Wiki, może nie będzie padało, chociaż widziałam, że tam pani jedna z parasolką szła, to nie wiem, czy Kluska będzie chciała iść. Zobaczymy. To może jeszcze byśmy się wybrały z psem na popołudniowy spacer, a ziemniaki mogą się w tym czasie gotować, nie? No później sobie to wszystko dam do góry, to co jest do góry do sprzątnięcia, znowu tu gdzie trochę miejsca. Idę, bo ona mi tam hałasuje. No i dawno się nie nagrywałam z samochodu i przyjechałam za wcześnie. No. Także nie wiem, ile tutaj posiedzę teraz w aucie, bo zazwyczaj Wiki mi pisze, że już jest gotowa i tak dalej, ale ostatnio mówiła, że mam być około 5. No, jest 5, już jest po 5. Że rano mówiła, że mam być około 5, o tak. No i no to ja się spieszyłam, żeby to wszystko zrobić, wiecie, żeby wyjechać na czas, nie? A dzisiaj przynajmniej nie było problemu z wyjechaniem spod bloku, bo u mnie, żeby się włączyć do ulicy, to się tak wydaje,
że to jest tak szybko, ale w tym czasie bardzo dużo samochodów jedzie. Muszę przerwać, bo ktoś dzwoni. Wiki dzwoniła, że mam wejść do góry, do biura tam. No, nie chcę się po tych schodach chodzić, ale jak to za długo będzie trwało, to tam wejdę, bo w sumie to ciekawa jestem, jak tam wygląda. Wiecie, jak to jest, nie? No, ale nie wiem, może jednak pójdę po nią, tylko deszcz zaczął padać, ale ja postawiłam bardzo blisko budynku, także tylko się wyjdzie z budynku i już do samochodu, fik. No. Bo też się nie chcę teraz tutaj rozgadywać to, co wam chciałam wcześniej opowiedzieć, no bo no, tak na szybko to też tak nie fajnie, nie? No, a tak wam zapowiadam, jakby to nie wiadomo, co było, to nic takiego nie jest. Tylko to, co Wiki akurat zaobserwowała w sklepie. To może później wam opowiem, jak już będę w domu. Pewnie już z kuchni, bo teraz pada, nie wiem. Delikatnie pada. Nie wiem, jak będzie później, bo chcemy z kluską iść. Żeby ona, jak będzie za bardzo jej padało, to ona nie będzie chętna do chodzenia znowu, nie? Na taki popołudniowy spacer. Mam nadzieję, że wieczorem nie będzie padało. No to na wieczorny spacer pójdzie, nie? Przed spaniem. I tak ją muszę, jak ją z nią wychodzę, to na początku, to za każdym razem muszę ją nieść kawałek, bo jej się nie chce iść. A jak już jest troszeczkę dalej, no to już ją zawsze coś zainteresuje. To wtedy idzie. No. Takie fortele muszę stosować, żeby ona się nauczyła, że codziennie wieczorem się idzie. No, bo w zeszłym roku to tak było różnie, było zimno, no to tylko dookoła bloku, a ja teraz nie chcę dookoła bloku z nią chodzić, bo to się idzie przy głównej ulicy i tak dalej, tylko chcę tak innymi ścieżkami z nią chodzić. I czy deszcz, czy nie deszcz, tylko czy ona tak się, wiecie, te małe pieski mają to do siebie, że one, jak jest troszkę deszczu, to one już nie chcą wychodzić, bo duży pies, to jemu tam jest wsio. Pada, nie pada, idzie na spacer, się cieszy, że w ogóle wyłazi na spacer, że się trochę porusza na powietrzu. A te małe pieski to są takie troszkę małe upierdliwce, za przeproszeniem, chociaż pewnie nie wszystkie. Dobra, na razie kończę, ktoś tutaj podjeżdża, to tak nie będę się teraz nagrywać, nie? To zobaczymy się później. No i... Tu z tej strony jest, wam chciałam pokazać, jak to tutaj powycinali, tutaj więcej tych drzewek powycinali, pewnie żeby dojść, albo się poprzewracały, nie wiem, a tam takie duże. Ale nie to wam chciałam pokazywać, po prostu deszczyk pada, a kluska sobie idzie na spacerek. Przy okazji liście już tutaj pospadały, ale może mi się uda te żółte drzewo z tej strony sfilmować później. O, i tamto drzewko się zaczyna już fajnie przebarwiać. Ona później będzie takie żółciutkie. No i witam na wieczornej herbatce. Jak widzicie, moje słoneczniki jeszcze żyją. One są takie powyginane, bo one były przegięte. Znaczy się przewrócił ten słonecznik. Na nim było kilka kwiatów. No i one się obracały tak do słońca, do światła. No i teraz tak wyglądają. No ale jeszcze żyją. Mam nadzieję, że jeszcze trochę mi tutaj będą cieszyły oko. Te moje słoneczniki, sówki też są. Także jeżyki poszły sobie w inne miejsce dekorować mieszkanie. No, a co ja chciałam wam powiedzieć? Jesteśmy po obiedzie.
obiadu, kolacji właściwie. Spacer, widzieliście, był zaliczony z Klusią, padało trochę, ale ją to nie zrażało. I to nie wiem, od czego to zależy. Czasami deszczyk taki drobniejszy pada, jej to przeszkadza. Dzisiaj takie większe krople leciały. Nie za często, ale jednak. I jakoś nie zwracała uwagi. Po prostu niuchała sobie, nie? Także zrobiła to, co miała zrobić, no i zadowolona jestem, ale teraz jeszcze trzeba będzie z nią raz wyjść. No. A co wam chciałam opowiadać? Coś, co... A mucha tam jest. Jeszcze ciągle się nie idzie pozbyć mucha. Najlepsze jest to, że mamy siatki w oknach, nie? Co wam miałam poopowiadać? Coś, co Wiki zbulwersowało. Parę dni temu, czy to wczoraj było, chyba to wczoraj było, jak ją odebrałam z pracy, to jechałyśmy do Lidla. Z tym, że ja już nie wchodziłam do Lidla, tylko Wiki. Wczoraj albo przedwczoraj, to mniejsza z tym kiedy. No i przyszła za chwilę, bo ona tylko poszła coś tam sobie kupić i zaraz wróciła. Przyszła taka, była wkurzona. Powiedziała, że nie rozumie tych rodziców teraz. Dziecko było takie gdzieś około 5-letnie, mówi, to już nie takie małe dziecko. A się tak zachowywało, że ona miała ochotę mu coś zrobić. Zresztą nie tylko ona, bo widziała, jak ludzie przy kasach reagowali. A chodziło o to, że poszła sobie na Wiki na kasę tą samoobsługową. I to była dziewczynka około 5 lat. Ona wchodziła na tą kasę, właśnie tu ona stała tam, gdzie się, wiecie, daje koszyk, tam nie ma wagi, tam gdzie się daje koszyk, potem się skanuje i się daje na taką jakby wagę, ona tam waży, wie, czy się to odłożyli, czy nie. No to te dziecko właziło na tą wagę, chodziło po tym, opierało się, wrzeszczało. Coś tam mama jej powiedziała, to ta się zaczęła drzeć w niebogłosy. Za chwilę zobaczyła, że ta mama tam coś skanuje, co jej się podoba, co ona chciała. No to wzięła to, rozwaliła, zaczęła się to sypać. Ta matka mówi, co ty robisz, nie ten... A dalej, bo ona to teraz chce. Kij z tym, że to jej się rozsypywało na pół sklepu. No taka, ten, a ta matka tylko uspokój się, uspokój się. I teraz, ja nie wiem. Nie wiem, to na pewno nie jest odosobniony taki przypadek, bo zauważyłam, że bardzo jest dużo takich, nie wiem, czy to ci rodzice teraz jakoś tak czasu nie mają, albo to jest to, że bezstresowe wychowanie, to ja wiem, że to się tak się wszyscy tym zasłaniają, ale no, ja wam powiem, że moje dzieci tak nigdy nie robiły. Czasami było widać, że tam dzieci niektóre się kładły na podłogę i głową waliły, bo one coś chciały w sklepie. Moje dzieci nigdy nie, one nawet się wstydziły tam zapłakać czy coś, bo się po prostu wstydziły, albo głośniej się odezwać w tym sklepie, wstydziły się. Jeszcze tam Marek czy Dorota to czasami klapsa dostali, bo to tak się kiedyś było i to było normalne. Nie żeby bić dziecko, katować, ale jakiegoś klapsa to czasami dostali. Ale to nie chodziło o to, żeby oni się aż tak bali, że mama zaraz będzie lała. To bardziej się bali, że mama pokrzyczy. No. A Wiki to już w ogóle klapsa nie dostała. W ogóle była tak wychowywana, że ani tam wielkich kar nie było, ani tym bardziej klapsa. I tak mi się dzieci nigdy nie zachowywały w sklepie. Marek też już to zauważył, mówi, że jego pokolenie zepsuło dzieci, ponieważ jego pokolenie było bardziej tak jeszcze przez nasze pokolenie, wiecie, trzymane w ryzach. I widocznie teraz to pokolenie rodziców stwierdziło, że na luzie będą wychowywać. Nie wiem, co, jak stwierdzili, ale tak sobie to wyobrażam, bo jak się czasami dzieci zachowują w różnych miejscach, to włos się jeży na głowie, a rodzice spokojnie, nic nie gadają. Czasami widać, że jest trochę wkurzony, no ale tak. Nie może krzyknąć w sklepie, bo zawsze się ktoś odezwie, że znęca się nad dzieckiem albo coś, a już nie daj Boże klapsa w pupę dać.
wiecie, takiego na, nie, na opamiętanie, nie na jakiegoś tam, żeby nie wiem jak bić, no bo to nie o to chodzi. W ogóle dzieci, mnie się wydaje, da się wychować bez bicia, tylko trzeba jakoś to dotrzeć do tych dzieci. Mnie się wydaje, że te dzieci takie są, bo po prostu one nie wiedzą, że mają się inaczej zachowywać. Nie wiem, czy rodzice czasu nie mają, czy no nie wiem, dlaczego w ogóle nie reagują w odpowiedni sposób. I to nie tylko tu w tym sklepie, bo widocznie to dziecko się tak wszędzie zachowuje. I takich dzieci jest naprawdę dużo. W tramwajach, w autobusach. Jak się tak widzi na ulicy, czasami dzieci są, jednak dzieci są grzeczne, widać, że są takie dosyć ułożone. Ale są też takie dzieci, że rozbrykane, ja nie wiem, co z nich wyrośnie. Taka pięcioletnia dziewczynka to już nie jest takie małe dziecko, że nie rozumie, że teraz tak się nie zachowuj, tutaj jesteś w sklepie. No bo wyobraźcie sobie, jakby tak było pięć mam z takimi dziećmi w tym sklepie. No przecież oszaleć można, nie? Przy tej kasie. No. Także nie wiem, jakie są wasze spostrzeżenia na ten temat. Macie też już dzieci, które są rodzicami, też widzicie, jak wychowują swoje dzieci. I ja nie mówię, że to wszyscy tak wychowują, no bo tak też nie można tak generalizować, bo to... Ale dużo się właśnie widzi na ulicach takich bardzo nieposłusznych dzieci. Bardzo nieposłuszne takie, wiecie, wydaje mi się, że wszystko mogą. I to jest takie... Potem z takich dzieci wyrosną tacy ludzie, którzy roszczeniowi bardzo, że wszystko mogą, że wszystko im się należy, biada jak ktoś się im sprzeciwi, nie? I mnie się wydaje, że to wcale nie jest dobre, takie wychowanie dzieci. No. A wiecie, ja mam prawo mówić o wychowaniu, bo w końcu troje wychowałam. To nie jest tak, że osoba siada, która nie ma dzieci i strasznie się mądrzy na temat dzieci, nie? No, różnie to bywało. Wiadomo, że też, nie, też były nieposłuszne dzieci w domu czasami, no bo to są tylko dzieci, one próbują różnych tych, na co mogą sobie pozwolić. No ale rodzice są od tego dorosłymi, żeby wiedzieli i w jaki sposób zareagować, żeby to dziecko troszkę utemperować. Nie mogą dzieci robić wszystkiego to, co im się podoba, no bo dzieci nie wiedzą, co jest złe, co jest dobre. To rodzice im powinni właśnie wpoić, że takie zachowanie to jest bardzo niefajne. Już nie chodzi o to, żeby dzieci były zahukane, no bo to też nie jest dobre. Żeby były takie, wiecie, wystraszone świata, bo zaraz pan cię zabierze, czy co. Teraz mi się przypomniała historia, jaką Marek kiedyś opisał na Facebooku, teraz niedawno czytałam. Myślałam, że padnę. To się zdarzyło parę lat temu. Nie wiem, czy to było w Poznaniu, czy gdzieś. Zaraz tylko się napiję. Robił sobie w jakimś supermarkecie ten zakupy. I też było bardzo rozbrykane dziecko. I tak popatrzał, no i ta mama już tak widziała, że on idzie i powiedziała do tego dziecka: jak nie będziesz grzeczny, to cię ten brzydki pan zabierze. I on sobie myślał, no kurczę, no nie uważa się za jakiegoś pięknisia, ale żeby zaraz brzydki? No i ten. I Marek w to wszedł, w tą grę taką, nie? I coś tam zagadał do tego dziecka, że do tej mamy, że w sumie może brać, nie? Czemu nie? Tylko zapytał się, czy jest zdrowe to dziecko. Ta mama tak popatrzała, bo Marek mu tam jeszcze tak na zęby popatrzał, w oczy. Jakiś taki chłopczyk to był. Na zęby, czy jest zdrowy, nie? Ta mama się pyta, no tak, a o co chodzi? A Marek mówi, no bo wie pani, wezmę chorego i to więcej jest kłopotu z tym potem, niż pożytku. I udawał, że gdzieś tam dzwoni i mówi, że ma jakieś tu dziecko, że ma jakieś dziecko tutaj, że mama nie chce tego dziecka, bo jest niegrzeczne i coś tam udawał, że do tego telefonu mówił, jak ta matka się wystraszyła, jak zwinęła to dziecko, to poszła. I mam nadzieję, że już nigdy nie będzie mówiła, wiecie, nie będzie dziecka straszyła jakimś brzydkim panem. Marek się po prostu odkuł za to,
że ona powiedziała, że on jest brzydki. Ten brzydki pan cię zabierze. No. Także Marek po prostu wszedł w tą grę, troszkę się ten, a potem co sobie to przypomniał, to się śmiał pod nosem, nie? Ja tak mówię, kurczę, dobrze, że ci jeszcze nie nasłali jakichś służb na ciebie, że ty jakiś jesteś handlarz dziećmi, czy co? No. Ale właśnie czasami rodzice się do tego posuwają, że ktoś cię zabierze, to też nie jest dobrze, że jak będziesz niegrzeczny, to cię ten pan, czy tamta pani weźmie, nie? No, ale... Ale też, jak już dziecko swoje straszy, to czemu jeszcze obraża innych, nie? No, taka historyjka. Także jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie na temat dzisiejszych dzieci. Takich, wiecie, no, podstawówka to już też jeszcze, no. I jak się zapatrujecie na to, jak dzisiejsi rodzice wychowują dzieci. No wiadomo, że każdy będzie chwalił swoje dzieci, no bo wiadomo. Poza tym też nie mówię, że to tak wszyscy tak robią, ale często się właśnie spotykam z takim czymś. Jestem ciekawa, czy się też spotkaliście właśnie z takim zachowaniem dzieci i rodziców. No, to by było dzisiaj wszystko. Dziękuję wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vlogusia. I zapraszam oczywiście na jutrzejszy vlog. A co jutro będzie, to ja sama jeszcze nie wiem, także pożyjemy, zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Bajo, bajo i papa. Do jutra. Pa! Thank you.